żywioł pokazał swoje takie straszne oblicze. Nie spodziewaliśmy się tutaj, nawet z tego telefonu nie spodziewałam się, że zniszczenia będą takie duże. Miejmy nadzieję, że już się skończyło. W godzinach porannych otrzymam informację telefoniczną, że na terenie szkoły się coś zadziało z dachem. Po przybyciu na miejsce poprosiłam naszą miejscową ochotniczą straż pożarną o przybycie. Dostaliśmy się na teren szkoły i przy wejściu na dach okazało się, że około 70% dachu jest zniszczone. Już w czasie naszej obecności wichura dokonała dalszego zniszczenia. W tej chwili wejście na dach na pewno jest zablokowane. Wykonaliśmy działania zabezpieczające teren szkoły. Pojawiły się kartki na bramach, na furtce o zakazie wejścia osób postronnych na teren szkoły. Odwołaliśmy dzisiejszą imprezę Światełko do Nieba, która się miała odbyć na terenie szkoły. Oraz strażacy też na swojej stronie zamieścili informacje o tym, że jest tutaj zakaz wejścia. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, a od jutra, od poniedziałku zaczniemy już czynić przygotowania do usunięcia awarii. Chyba nie z takich emocji się spodziewaliśmy, ale tak, nerwowa noc, nerwowy poranek i no nie jest wesoło. Co się stało? Dziś około 2 w nocy otrzymaliśmy informację, że z dachu środkowej części naszej szkoły spada dach. Strażacy, którzy tutaj prowadzili interwencję, poinformowali mnie o tym. Kiedy przyjechałem na miejsce około 2:30, 3 w nocy, okazało się, że faktycznie dosyć duże kawały płyt styropianowych, które znajdują się na dachu, zaczynają odpadać i właściwie jedyną możliwością tutaj, którą podjęli strażacy, jedyną pracą ich było zabezpieczenie tego miejsca, dlatego że wiatr nie pozwalał właściwie na żadne inne prace tutaj. Rano się okazało dopiero, jak duże są straty i jak poważne są to konsekwencje tego orkanu. Około połowy dachu, stropo dachu właściwie, tak, zostało zerwanych. Właściwie to jest warstwa ocieplenia, czyli płyty styropianowe plus papa, one zostały zerwane z ponad połowy dachu. I co, teraz konsekwencje są takie, no zaczęły się ferie, więc szkoła nie działa, ale przedszkole powinno działać. Tak jest, w tej chwili rano w porozumieniu z panią burmistrz podjęliśmy decyzję, że stan techniczny budynku nie pozwala na to, aby w sposób bezpieczny przyjąć dzieci i prowadzić tu zajęcia. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć w dniu jutrzejszym, a dalsze decyzje będą podejmowane jutro. Thank you.